Witam was wszystkich, tym razem z domu Kalksztajna. Dzisiaj akurat wymieniłem sobie podkładaczkę na podmyszkę na inną, więc mogę mi być troszeczkę tutaj, słuchajcie. Ta gra może być trochę chaotyczna, dopóki się do niej nie przyzwyczaję, no bo myszka ma różnego rodzaju sensory ułatwiające, podnoszące nam, prawda? No może tu się uda, nie? Podnoszące jej czułość i tak dalej, i tak dalej. Fair. Słuchajcie, a my idziemy rozmawiać z Kalksztajnem. Popatrzcie, jest noc. Jeśli go nie ma tutaj w łóżku, to jest jego łóżko, to zapewne, słuchajcie, jest w swojej piwnicy. Ta nieznana roślina to jest pewnie wilcza aloes, ale ja już chyba o tym mówiłem. Kolejna pochodnia, zostawiamy sobie. Okej. Jeszcze sprawdzimy sobie kosz. Tutaj w zasadzie jest tylko jedzonko. Schodzimy sobie do piwnicy. I jak mówiłem, spotykamy tutaj Kalksztajna. Jeszcze zobaczymy co... O, proszę! Przydatna rzecz. I to zaoszczędziło, uratowało życie jednemu pieskowi. Bo z psów właśnie te rzeczy pozyskujemy. Ten tłuszcz. Ja sobie tutaj zrobię szybki. O właśnie. I możemy, słuchajcie, pogadać sobie teraz z Kalksztajnem. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym... No, słuchajcie, teraz tak naprawdę fabuła ruszy z kopyta. ...twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Mieliśmy jeszcze dla niego coś zdobyć. No właśnie to ogłoszenie. Ale ja najpierw może sprawdzę, co on tutaj ma do... ewentualnie do sprzedania. Może coś mu tutaj pohandlujemy, może coś z nim sobie troszkę pohandlujemy, ale nie widzę, żeby on tutaj czegoś od nas chciał, co byśmy chcieli sprzedać. A może tylko. Tak jak powiedziałem, ja petard nie używam petard w pierwszej części, więc... Trupojady, Algula, cmentary z jadarki, dobrze to mieć. A na Algule powinniśmy się natknąć na bagnach. Co my tutaj mamy? Ornitoreptyle. Bazyliszki i kuroliszki. Też dobrze ją mieć. To przeczytaliśmy. Czyli tu na razie nie będziemy. Popatrzcie, oni mają, w większości mają, prawda, alkohole. Poza tym Kalksztajn ma również takie, powiedzmy to, rzadkie składniki, które mogą nam być przydatne, ale na razie nic u niego nie kupimy. Ja bym tutaj chciał podciągnąć tą fabułę trochę. Przepraszam, zamyśliłem. Dobra, nie myśl tyle, tylko jedziemy. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Dokładnie. Na bagnach przy starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. 1000 orenów piechotą nie chodzi. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać?
w legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Dobra. ...przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikło. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, dostaliśmy nowe zadanko. Będziemy szukać... O, hejże, tego nie było. No, tu musieli coś, kurczę, dodać, bo nie pamiętam sobie właśnie tych... Nie przypominam sobie tych takich efektów, widzicie? No tutaj. A może je pominąłem po prostu. Dobra. Słuchajcie, mamy... Zapada tutaj noc. Ja nie wiem, czy teraz pójdziemy sobie do Szani, ale skoro mamy już tutaj nockę, to ja może skorzystam z okazji i zapoluję na te nieszczęsne. No właśnie. I szybko, słuchajcie. Szybko miecz chowamy. Tutaj gdzieś jeszcze powinien być wampir, przynajmniej jeden. Tylko ja sobie tutaj te berberki pozbieram. To jest werbena, ale o niej też później. Tu powinien być wampir, przynajmniej kiedyś był. Go nie ma teraz. Tutaj gdzieś też jeszcze ta werbena rośnie. Słuchajcie, ja na razie chcę oszczędzić. Ja na razie chcę oszczędzić, słuchajcie, pieniędzy, bo będziemy mieli trochę wydatków. Możemy spróbować uderzyć do Szani. Te psiaki tutaj najlepiej przyprzeć do muru, bo one lubią uciekać. Tutaj powinny też jakieś góle koło cmentarza się pojawić. Ale nie wiem, czy jeszcze nie jest za wcześnie na takie atrakcje. Słuchajcie, my sobie równie dobrze możemy teraz pomedytować, tą nockę przespać, ale ja bym ją wolał spędzić przynajmniej jej część na polowaniu. Bo jak już nadmieniłem, będziemy potrzebowali dużo tego. Bo to jest baza bardzo dobrej jakości smarowideł. Ewentualnie, słuchajcie, możemy zrobić jeszcze co? Możemy się pójść napić na przykład z Kolemanem, o ile on tam jeszcze jest. Pies, na razie go pominę tutaj, bo za dużo strażników. Nie chcę ich niechcący zahaczyć. Tu jest też dużo psów. O, widzicie? A już tutaj mamy psa. I od razu. Jeden silny cios powinien nam w zasadzie załatwić sprawę. Ja sobie wejdę tutaj. Do misia kudłacza. Tutaj już na razie, jak widzicie, nie gramy, nie boksujemy. Chcę tylko sprawdzić, czy Koleman tam siedzi. Siedzi, dobra. Możemy ewentualnie jeszcze sobie z baraniną pogadać, ale to później. Ja czekam, aż śledztwo nam utknie w martwym punkcie, żeby pójść znowu do... do kogo? Aha, przeczytałem, no ale będziemy ją sprzedawać. Przeczytałem, dobra, to możemy odłożyć. To też... Saletera, dobra, niech będzie.
Mnie teraz interesuje tylko i wyłącznie alkohol i to w dużych ilościach. Jak zwykle zresztą. Ja się chcę po prostu teraz napić z Kalksteinem. Później sobie trochę pomedytować. Ewentualnie jeszcze weźmiemy jeden mieczek do sprzedania. Dobra, to sobie zrobimy save'a. Zobaczymy, może nam się z Colemanem uda. Kupujesz coś? Gdybyście szukali fistechu na przykład. Coleman dealuje. Kupujesz coś? Spróbujmy, zobaczmy, co Coleman będzie nam miał do zaoferowania. Słuchajcie, zwłaszcza, że tutaj mamy blisko punkt medytacji i możemy trochę przytrzeźwieć później. Na razie, jak widzicie, eliksiry oszczędzam. Nie robię nowych, alkoholu też nie kupuję, chociaż powinienem już takie małe zapasy alkoholu zrobić, bo bez alkoholu nie zrobimy eliksirów. A każdy alkohol możemy tanio i szybko przerobić na białą mewę, a biała mewa to już, słuchajcie, jest... Do zielonego. Won! Delirium won! Cóż to wiedźmin? Ty też kręcisz salamandrą? No ja zobaczymy. Gdzieś wiedźmina? Na bagnach byłem u tych wieśniaków. Te wiedźmińskie sprzęty od nich odkupiłem. Taniocha! Pewnie się dorobiłeś. Sprzedałem talarowi za podwójną cenę. Kupa złomu po wiedźminie. A odkupiłem to od ceglarzy za bezcen. Dobrze wiedzieć. Czyli... No, widzicie, akurat sobie troszeczkę informacji uzyskaliśmy. W czubie już też mamy nieźle. Ja idę tutaj do drzwi wyjściowych. Jest i Konrad. Tylko, że ja z nim na razie nie będę pił, dlatego, że to już by się mogło źle dla mnie skończyć. Także my sobie tutaj strzelimy medytację na szybko, tylko bo tutaj też się lubi wampir pojawiać przy tym ognisku. On tutaj gdzieś by był. Gdzieś tutaj lubi spadać. To jest Fleder bodajże. No właśnie, i tylko w sumie tylko sobie rozdysponujemy. Słuchajcie, rozdysponujemy sobie, co my tutaj mamy. Precyzyjne trafienie, aha. Dobra. Raz, dwa, trzy. Godzinka nam wystarczy. Także teraz przed nami pijacka noc, bo ja jeszcze spróbuję się z tym Konradem, czy jak mu tam napić. Która jest godzina? On jeszcze tu powinien siedzieć. Pamiętajcie, że jeśli kogoś nie ma o konkretnych porach dnia, tam gdzie powinien być, to zwykle sprawę załatwia... Jest Konrad. Ale ja nie wiem, czy na Konradę ja nie mam za mało gorzały. No dobra, tutaj jest 10, tu 2, tutaj mam 14 łącznie. No powinienem dać rady. Ewentualnie na wszelki wypadek. Konrad to dobry zawodnik, więc na wszelki wypadek ja jeszcze wezmę. Wiecie co? Tak z 6. O. Jak on wywali 6, 8, 10, jak on wywali 20 piw, to naprawdę chylę czoła. Zobaczymy, co ten Konrad ma nam do powiedzenia. Tak? No to chlub. Tylko nie wiem, czy on będzie chciał piwo pić. Nie, zdecydowanie nie. No właśnie, bo on pije wino. Dobra, spróbujmy. Mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcę.
Z piwo nie. To nie. Ale czy my mamy wystarczającą ilość wina? No to jest bardzo drogie wino. O. Spróbujmy, czerwone wino tu są. Ale to mamy tylko 10. No i wezmę jeszcze to białe wino. Beauclair. Dobra, mamy 15 sztuk. Patrzcie, jeszcze mamy kamienie szlachetne. Także tutaj do sprzedaży trochę mamy rzeczy. O, widzicie, jaki ja jestem? Nawet nie odpaliłem, słuchajcie, stopera. Nawet stopera nie odpaliłem, a gramy już trochę. No to powiedzmy, że będzie teraz ciut dłuższy odcinek. Tak. No i teraz zobaczymy. Może winko mu podejdzie. Jak cholera, jak te 15 sztuk nie starczy, to mamy problem. No i popatrzcie, no i nic nie zyskaliśmy. No i nic na tym nie zyskaliśmy. Więc ja skorzystam tutaj z przycisku. Chociaż ja wiem. Która jest godzina? Jest to 3:30. Winko oddamy. Dobra, rękawiczka jakaś tutaj też jest. Na razie nam nie będzie potrzebna. Ja sobie tylko nos przedmucham i zaraz wracamy. No, jestem. Dobra, no i oczywiście niestety znowuż będziemy musieli trochę przytrzeźwieć. Jeszcze, jak zauważyliście, jeszcze nie rozmawiałem z... Nie rozmawiałem z Baraniną. Myślałem, że od Konrada czegoś się dowiem, coś uzyskam. Tutaj ewentualnie też od tych bijących się mogliśmy... Tylko cholera, nie pamiętam dokładnie, o której ten Fleder tu spadał. Czy on czasem po północy nie nawiedzał tego miejsca? No, bo tu pada, już się rozpadało. No, najlepsza. No, zobaczymy. Słuchajcie, bo takie właśnie gry jak Wiedźmin to niestety, kochani, też i polowanie. No i trzeba pamiętać, żeby co jakiś czas robić sejwy. Bo tutaj zdaje się nie ma autosejwu. Ta gra, ta część gry nie oferuje tej opcji. Tak więc... Jeszcze spróbuję trochę tych psiaków tutaj znaleźć. One tam w tej wiosce na bagnach też kilka ich będzie, ale tutaj jest ich zdecydowanie więcej. O, tu sobie jeden idzie. Dzisiaj on by nam tutaj uciekł, więc najlepiej, jak już polujecie na nie, to właśnie zapędzić je, jak to się mówi, jak to się kiedyś mawiało, w kozi róg, żeby one... O, proszę. Zadarliśmy z salamandrą, więc musicie być przygotowani na takie właśnie... Na takie... Na takie atrakcje musicie być przygotowani. Aż cholera.
Widzicie, i pytacie często, skąd wziąć fistech. No właśnie stąd. Widzicie? Trochę żałuję tego, że... Tylko co ja tutaj mam? Ja mam sztylet. Ja się tego sztyletu chyba pozbędę. Niepotrzebnie go brałem. A wezmę ten topór. Za topór mi lepiej zapłacą. A jest i psiak. Przykro mi, piesku. Fajnie też, słuchajcie, jakbyście chcieli coś zyskać, tylko nie wiem, czy akurat teraz to już zadziała. Tutaj nie mogę zebrać tych szczątków. Nie wiem czemu. A, bo jeszcze piesek jest niedokończony. No i teraz już powinno być wszystko dobrze. No, ten też powinien mieć narkotyki przy sobie. Oni już teraz zresztą wszyscy mają. Dlatego jak słuchacie, jak szukacie, to fajnie się pokręcić tutaj po okolicy. Fajnie się pokręcić po okolicy. Ja bym sobie jakieś jedzonko zjadł. No może sobie zjemy. Plaster miodu. No i oni tutaj powinni nas co jakiś czas atakować. Możemy sobie do domu Vivaldiego zajrzeć. A i właśnie trafiamy na taką scenkę. To się odpala właśnie po wizycie u Kalksteina i wzięciu zadania z tą wieżą. Co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Znajdź, ale my swoje wiemy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony. Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Nie chciałem mieszać się w interesy Havekara i Scoia'tael. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. No właśnie, no a my mieliśmy jakąś książeczkę od niego uzyskać. O, jest i piesek. No niestety, psinko, przykro mi bardzo. Tylko czekam, aż ten krasnolud sobie przejdzie, bo nie chcę go zranić tutaj. No właśnie, to już powinno być dobrze. Widzicie, ja niechcący dobyłem... Niechcący dobyłem nie tego miecza, co trzeba. No ale trudno. Wiecie co, ja spróbuję teraz pomimo wszystko wejść do Shani. Zaraz wam pokażę, na co nam ten pierścień był, który uzyskaliśmy od... Witaj, złociutki. Dobrze, żeś przyszedł, bo strasznie mi się dzień dłużył. Masz tu kubek i potowarzysz starszej pani przez chwilę. Czyli tak, możemy się z nią napić, ale my pokażemy jej... Najświętsza, toż
znak zakonny. Jesteście mnichem proroka Lebiody w przebraniu wiedźmina ukrytym. Tak. Trochę przesadzacie, babciu. Och, skromni tacy jesteście. Wybijcie tej biednej dziewczynie ze łba te medykamenty. Niech się pomodli. Widzicie, dzięki temu... prorok Lebioda, co on właściwie powiadał? Pójdę nawracać zbłądzoną owieczkę. Widzicie, i teraz nie mamy problemu z przejściem koło babci. Gdybyśmy nie mieli pierścienia, to mogłoby być nieciekawie. A tak w zasadzie weszliśmy do Szani na spokojnie. No to już na razie niestety nic. No tam jakieś ciuszki będzie miała też. Tutaj komoda, kosz z bielizną. O właśnie. Komoda. Róża. O właśnie, ta, którą uzyskałem. Widzicie, mamy nawet więcej tych róż niż nam potrzeba. Jeszcze szafka, spróbuję do tej szafki się dostać. Okej. Okay. I możemy, słuchajcie, spróbować Szani zbudzić. Geralt, jak mnie tu znalazłeś? Wspominałaś, że zatrzymasz się w zimie. No tak, pracuję w szpitalu. Mam masę roboty. Nie chciałem ci przeszkadzać. Teraz czy Szani nas odeśle? Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole. I to się zgadza. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Rasty nie żyje. Podczas plagi Katriony w Mariborze. Zgadza się. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. I to jest dosłowny cytat z sagi. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Szani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Dobra. Słuchajcie, trochę ruszyłem. Ale i tak musimy Szani w szpitalu odwiedzić. Ja już na razie tutaj nie będę jej wypytywał. Babcia też nam nie powinna teraz już przeszkadzać. Ja tutaj jeszcze spróbuję coś jej ukraść. Jakaś gruszka. Babcia sobie tam zamiata. Niech sobie zamiata. Szafa, zniszczony regał. To może później się tym zajmiemy, bo będziemy mieli na to czas. Ale teraz na razie nie. Dobra, znowu pies. Mam nadzieję, że dobędę teraz właściwego miecza. Szybko miecz chowamy. Ale słuchajcie, mieliśmy tutaj tego krasnoluda, który został aresztowany. Mieliśmy z nim zagadać. Kolejny piesek, nawet dwa. Tego już mamy. No i został nam jeszcze ten. No to na szybko go załatwię. Jest to, słuchajcie, bolesna, ale konieczność. Jeśli chcemy mieć w przyszłości dobre, robić sobie dobre smarowidełka na miecze, no niestety, no jest to nieodzowne. Nie sprawia mi to przyjemności, ale jak mus to mus. Schodzimy sobie do lożku. Teraz trzeba. Popatrzcie, tutaj mamy naszego Vivaldiego. On tam sobie przebywa. Więc musimy zagadać. Tego narkomana. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 wykaucji, to go wypuszczę. No właśnie, widzicie, dlatego tak powstrzymywałem się z wydawaniem kasy.
bo tutaj jeszcze troszeczkę wydatków nas czeka. I ja dopiero wtedy, słuchajcie, co będę kupował. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie, wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent, bierz i nie marudź. Czyli popatrzcie, mamy już pierwszą księgę. I super. Słuchajcie, no i chyba jedną sefirę. Nie. Słuchajcie, powiem tak, gdzie... I bramy tajemnicy, ekstra. Tam jeszcze gdzieś możemy ją uzyskać. I też możemy sobie... No i proszę. Czyli możemy teraz sobie na spokojnie wrócić do Kalksteina. A później tak sobie myślę, że później wrócimy do detektywa, żeby troszeczkę popchnąć nasze śledztwo. I wątek główny, bo na razie robimy to takie drugie główne zadanko. Właściwie to zadanko nam umożliwi... się tu szwendam w nocy po tej wyzimie, guza szukam. No szukam guza, kochani, szukam, bo chciałbym trochę z tą salamandrą powalczyć. Bo szczerze wam powiem, że fistek też nieźle się sprzedaje. Dlatego i szukam guza. Teraz jakbym poszedł do detektywa, to pewnie... A! Wiecie co, nie uprzedzajmy faktów. Idziemy teraz sobie do Kalksteina, powiemy mu, czego się dowiedzieliśmy. I już później będzie można pchnąć na spokojnie. A widzicie, Kalkstein już się zmęczył trochę pracą i sobie tutaj śpi. Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Aha. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował resztę odnajdziemy na bagnach. Ale do bagien to nam jeszcze daleko. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach. Zaraz odblokujemy zadanie Sefiry, o ile dobrze pamiętam. Więc stare grimoary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokna. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak. W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich. Zniszczę. Zmiażdżę. Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Dobra. Mamy kolejną sefirę, wskazówki Kalksteina, zaraz sobie przeczytamy. No i co? Odblokowaliśmy to zadanko, czy nie? No patrz pan. Dobra. A, są wskazówki od Kalksteina. Okej. Zadanka. Ci
świadek. Dziwne. Dobra. Mam już 5. Zostało jeszcze 5. Dobrze. Ja oczywiście w toku oglądania... Po co ja tu wlazłem? W toku oglądania oczywiście filmików wszystkie te sefiry sobie zobaczycie, gdzie one są. Mamy tak. 5 i jedziemy dalej. I myk. Słuchajcie, teraz mamy tak naprawdę dwie drogi. Mógłbym albo sobie wejść w tryb medytacji i poczekać... poczekać do rana, żeby pogadać z Shani. Ja już mu nie chcę tutaj dalej dać okazji uciec. Mamy już ile tych garnców? 10. Tak dobrze ze 25 mieć. To nam powinno, słuchajcie, wystarczyć na całą grę. Czyli mamy jeszcze 14 piesków do upolowania. Słuchajcie, tak jak mówiłem, mamy dwie drogi teraz. Możemy sobie pobuszować trochę w kanałach. Czuję, że umrę. Albo się przespać. Tylko, że tak, ja bym wolał troszeczkę ruszyć tutaj wątek z Shani. Trochę jeszcze... Zobaczmy, jak my tutaj z Expem stoimy. Jeszcze jesteśmy w lesie. Ale dobra. Spróbujemy podekspić trochę. Ja się chcę przespać do rana, żeby tak, najpierw sprzedać to, co mam przy sobie, co noszę. Tutaj pamiętajcie, że tych opryszków też możecie atakować. Ale oni w sumie nic przy sobie nie mają, także szkoda czasu. Czyli tak, ja sobie się prześpię gdzieś tak. Mniej więcej do tego czasu. Trochę nam przydługi filmik wyjdzie teraz, bo zapomniałem. Tu widzę, że 8 minut tego czasu mamy. Wiecie co, ja mogę ewentualnie, nawet mogę tutaj w tym miejscu zakończyć nagrywanie i się grzecznie pożegnać. Także bywajcie. Powodzenia na szlaku. Widzimy się w następnym filmiku.